Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z zakupami kosmetycznymi, które poczyniłam w ostatnim czasie, więc pokażę Wam, co wpadło w moje ręce. No to co? Zaczynamy. Dobra, pierwsza rzecz to jest żel pod prysznic Solvex. Mam nadzieję, że tą nazwę dobrze czytam, czy też tą markę dobrze czytam. Ja ostatnio chyba Wam pokazywałam w którymś z filmików taką większą tubkę 400 ml. Natomiast tak jak Wam ciągle wiecznie powtarzam, że kocham te dozowniki, kocham te aplikatory, więc zamówiłam chyba sobie z Allegro 3 takie tubki, bo jest ta opcja Smart 3 chyba w cenie powyżej 400 zł, więc wtedy za tą przesyłkę nie płacę. Gdyby u nas, nie wiem czy oglądacie TLC, ale bo kiedyś czy oglądaliście TLC Łowcy Promocji, gdyby u nas były te kupony, to ja jestem pewna, że moja rodzina po prostu żyłaby z kuponów i byśmy tylko jeździli, ja bym wyciągała te kupony i zawsze bym była na plusie, nigdy bym Boże nie na minusie, tak czuję. W każdym razie ja kupuję w opcji Smart, czyli kupiłam 3 tubki i tam zapłaciłam już nawet nie pamiętam ile, w każdym razie mogę Wam podlinkować. No, ja lubię te dozowniki, ponieważ nigdy nie wylewa się po prostu na nadmiar produktu, tylko odpowiednia jego ilość. A z tym bardziej, że chłopcy, którzy moi czasami sięgają po to i myją ręce, jeżeli nie widzą żadnego mydła pod ręką, no to oni, jeżeli by tego dozownika nie było, to też oczywiście by zaczęli z butli wylewać, bo z tej butli się rozlewa na wannę, oni się nie przejmują tym, że duża ilość jakby jest użytkowana, no zużyta produktu, co mnie oczywiście na maksa rozdrażnia. No dobra. Następna rzecz. Jestem trochę zaziębiona, więc dlatego tak mówię też przez nos. Następna rzecz to jest serum do włosów. Dostałam od mojego Pawełka, jak byłam ostatnio w Warszawie. I to jest serum do zniszczonych i suchych włosów. Nawilża i odbudowuje suche i zniszczone włosy. Matko Boska. Matko, słuchajcie, Matko Boska, jak to pachnie. Ja nie wiem. To było napisane o jakichś olejach. Olej arganowy, witamina E. Aha, i masło shea. Natomiast ten zapach to jest tak przepiękny. Nie wiem, czy kiedykolwiek stosowałyście ten produkt. Jeśli kiedykolwiek Wam fryzjer nałoży na głowę, to być może będziecie miały takie same doznania jak ja. To pachnie tak przepięknie. Tak. Tak bardzo nietypowo, jak takie zapachy. Kompletnie niepolskie. Może tutaj jest piżmo? Nie wiem, w każdym razie to jest taki głęboki, bardzo głęboki, orientalny bym powiedziała zapach, więc jeżeli kojarzycie ten zapach i znacie jakiś odpowiednik zapachowy, mam na myśli perfumy, to koniecznie proszę mi dajcie znać. No i wyobraźcie sobie, że ja rozochocona, bo Paweł mi dał, jak czasami mi tam w pytaniu, ja mówię, wow Paweł, co to, tak pięknie pachnie. A nie dałem Ci tego jeszcze wcześniej? Ja mówię, nie. Mówię, no to Ci dodam. No i on mi dał, wyobraźcie sobie, aż to jest ze szkła, to myślałam, że to jest pełne. A tu się okazało, że to była kropka na samym dole. Więc ja po prostu już dwukrotnie to zastosowałam, już tego nie było. On pewnie też nie zorientował się, że daje mi końcówkę. No i ja rozochocona, wyobraźcie sobie. Wchodzę na Allegro, wpisuję tam Arganiker i byłam pewna. I byłam, słuchajcie, pewna. Nie wiem dlaczego, ja oczywiście tak szybko kupiłam. Nie patrzyłam dokładnie, nie przeczytałam dokładnie. Patrzyłam, że jest serum. Ale to chyba nawet nie jest napisane serum. No właśnie, to jest jakby produkt 10 w jednym. I on ma taką, i ma taki atomizer. Pielęgnacyjny do włosów, wzbogacony w karytynowe białko, wzmacnia włókna włosa, zapewniają 10-stopniową pielęgnację, nabłyszcza, eliminuje elektryzowanie, zapobiega rozdwajaniu końcówek, utrzymuje nawilżenie. W każdym razie, wyobraźcie sobie, ja jakby nic by się nie stało, że kupiłam inny produkt, gdyby tak samo pachniał, a ten produkt pachnie kompletnie już inaczej i na to mu polewam. Dobra, nieważne, w każdym razie to jest też jedna z moich nowości kosmetycznych i teraz aktualnie ją testuję. Nie wiem, czy widziałyście ten odcinek Pytania na śniadanie, a zresztą Wam podlinkuję może pod filmikiem. Pawełek właśnie mi troszeczkę rozjaśnił moje włosy, więc po długim czasie nie rozjaśniania, w ogóle nie pastemkowania. Mam takie tutaj rozświetlone przy twarzy i bardzo też dobrze się z tym czuję, szczególnie teraz jak jest lato. Pewnie później jak mi się ciemnią też będzie w porze. Natomiast teraz tak ładnie, tak blondynkowo. No tak, bardzo mi się podoba. Dobra. A propos włosów, to kolejna rzecz. Właśnie ostatnio coś jestem zafiksowana na temat włosów. Kolejna rzecz to jest odżywka Macadamia and Orange. Bella mi tutaj zaburzyła.
z cennym olejkiem pomarańczowym, wyciągiem z orzechów makadamia, nie zawiera silikonów z firmy Isana. Włosomaniaczki go polecał, wydaje mi się, że to jest produkt, który jest emolientowy, czyli tworzy jakby taką barierę ochronną, okluzyjną na włosach, a także je dociąża. No i dzisiaj zastosowałam go pierwszy raz. Na pewno mi nie spuszy włosów. Na razie jeszcze tak nie zauważyłam, może spróbuję na drugie go przytrzymać na dłużej, bo ja tak około 2 minut trzymałam. Natomiast ostatnio po odżywce z Nivei, takiej różowej, ona chyba jest proteinowa, miałam takie spuszone, bardzo brzydkie, nieładne włosy, to przy tej nie jest jeszcze jakoś tak ekstra super, natomiast po pierwszym razie na pewno znacznie lepiej niż było przy tamtej. Dobra, kolejna rzecz. To jest również pozostałem przy marce Isana, ale jeszcze jej też nie otworzyłam. Tamtą przetestowałam, bo ja wczoraj to odebrałam. Lekko czuję przez to, że mam katar. W każdym razie pachnie dosyć tak kwiatowo i przyjemnie. Co my tu mamy? Moje drogie i moi drodzy, magnolia i lotos. Bez silikonów, powodująca jedwabny połysk. Do włosów matowych, a także suchych. Okej. Nie wiem, co to jest za rodzaj odżywki. Jeżeli jesteście włosomaniaczkami, dajcie mi znać pod filmikiem. Natomiast ona też była polecana na Instagramach, a także na YouTubach, więc postanowiłam, że ją kupię. Jeśli będziecie jej ciekawe, to dajcie mi znać pod filmikiem. Oh yeah. Dobra, i co jeszcze ostatnie rzeczy? Ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać. Jakiś czas temu używałam krem z firmy Bielenda, tej serii profesjonalnej, z ceramidami. I ten krem z ceramidami był na noc. On był 30 albo 50 ml. I bardzo mi się on podobał, sprawdzał się, przyjemnie pachniał, ładnie jakby tą skórę odżywiał. No i ostatnio na Instagramie zauważyłam wpis jednej z dziewczyn, Eli chyba z Wierzynieckiej, mam nadzieję, że dobrze mówię. I ona mówi, że tania cebula, że ten jakby bardzo, bardzo zbliżony produkt, to też jest balsam z ceramidami, regenerujący balsam z ceramidami do twarzy i ciała. I tu jest aż 190 ml. I co my tu mamy? Każdy rodzaj skóry, w szczególności odwodniona, sucha, cienka, szorstka, wrażliwa. Jezus Maryja. Czy ta Belda chce mi to cholera zrobić na złość? Patrzcie, pokażę Wam ją. Ty, lalka, Bela, co Ty Pani chcesz przeszkadzać? Rusza tam gdzieś śpi. Niestety bałagan, bo ja przed chwilą, słuchajcie, pranie ściągałam, a tu będę pranie wieszać. Tam coś prasowałam. A może chcecie vlogi czasem? Z Kubusiem takie fajne vlogi kręciłam, może tutaj dla Was też mi coś nakręciła. Dobra, wracając. Każdy rodzaj skóry, w szczególności odwodniona, sucha, cienka, szorstka, wrażliwa, ściągnięta. No i składniki aktywne, kompleks tych ceramidów, cholesterol, kompleks NMF, nie wiem co to znaczy, ale pewnie nie wiem. Olej jojoba, czy też jojoba i skwalan. A skwalan, tego, z tego co pamiętam, to pochodzi z oliwy, z oliwek. No coś w tym stylu. W każdym razie sprawdza się również. No i powodzenie go stosuję oczywiście podczas wieczornej pielęgnacji, podczas tych wieczornych rytuałów, ale także zastosowałam go dwukrotnie na ciało i faktycznie bardzo, bardzo ładnie odżywił. No dobra, i to by było, aha, to by chciałam powiedzieć, że to by było wszystko, ale nie, jeszcze widzę, że przez moje paczce jeszcze coś odebrałam z Rossmana. Ojen, żylet Bluetooth. Moje ukochane maszynki, które Wam polecam z całego serca. Kiedyś Justynka, którą oczywiście pozdrawiam, ale wiem, że mnie nie ogląda, bo ona takich męczących filmików nie lubi. W sensie takich babskich filmików nie lubi. W każdym razie poleciła mi męskie golarki, maszynki i od tego czasu oczywiście cały czas używamy. W moim domu były męskie maszynki. Moja mama sobie kupowała, pamiętam, męskie, ale jak ja zaczęłam dojrzewać, ja zaczęłam sobie kupować te różowe, damskie i to później też Gillette Venus, te z tymi wymienionymi końcówkami, bla bla bla. Natomiast oczywiście te najlepiej się u mnie sprawdzają. Jeżeli chcecie je stosować częściej, jeszcze nie ten raz, to zalecam Wam psikanie odkażaczem. Dobra. Haj, no i nie podrażnienie skóry, wyobraźcie sobie, kiedy ja je stosuję, to w ogóle nie mam żadnych przycięć, zacięć i tak dalej. Dobra, i tutaj może to nie jest moja nowość kosmetyczna, ale akurat tutaj leżało na stole. No muszę tutaj też z tego stołu sprzątnąć. W każdym razie balsam, który Wam polecam z całego serca. Ten balsam możecie rozświetlający złocisty krem do twarzy i ciała. Ja nie wiem, czy o nim mówiłam, firma Liren. Kupiłam go w zeszłym roku. Ja jakby mam problem, jeżeli chodzi o rozświetlacz, żeby znaleźć taki idealny. I ten jest naprawdę wspaniały i cudowny. I możecie naprawdę z powodzeniem zarówno go stosować na twarz, jak i na ciało. To jest moja ręka bez. Ciekawa jestem, czy będzie widać efekt. A może nie będzie widać. No, cholera. A może trochę widać. W każdym razie, słuchajcie,
Pachnie przepięknie. Po zaaplikowaniu on jest taki bardzo, bym powiedziała... O. On jest taki, bym powiedziała, bardzo... Moment. Może coś będzie widać. On jest taki bardzo, bym powiedziała, wodnisty, w bardzo ładnie pięknej skórze i pachnie bardzo przyjemnie, kokosowo jakoś, co mi się kojarzy tylko i wyłącznie z latem. Bardzo pięknie moje ciało błyszczało. On robił to piękną, cudowną taflę, bez jakichś tam agresywnych brokatów, drobin. I naprawdę skóra wyglądała, wygląda bardzo promiennie i tak bardzo czysto, czysto i świeżo. No i dobra, i teraz to faktycznie by było wszystko. Jeszcze chciałam Wam pokazać, co ja sobie kupiłam. Ostatnio sobie kupiłam bluzeczkę. Aha, bo ja mam ten statyw. Słuchajcie, zobaczcie. Przepraszam za ten bałagan. Spójrzcie, jaka piękna bluzeczka. Bluzeczka z firmy, uwaga, uwaga, Kromp. I tutaj są dwa składniki. Bawełna, a także len. Ze 119 zł. Na złotych 19,90. Więc polecam Wam na Krop Online. Możecie również ją nabyć. Dobra, za dziś dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się, dziewczyny. Pa, pa.